Ten mini wykład chciałbym zatytułować Klucze, kasa, a antysemityzm, bo ostatnio modne są dwie książki, Przyśniona rewolucja i Klucze i kasa. Czyli obie te książki mówią o tym, że kiedy naziści przyszli do Polski, no to wtedy wywłaszczyli oczywiście Żydów, zamknęli ich w gettach i wtedy Polacy w różnych okolicznościach, czasami po prostu przez zasiedzenie, zajęli te majątki i później no jakby jak ci Żydzi zginęli, niewielu z nich tam było, no to większość z nich się nikt nie upomniał, a w ten sposób jakby dokonała się taka spóźniona rewolucja, można powiedzieć, dotąd jeszcze ciągle takiego mocno chłopskiego narodu polskiego, i dokonała się ta jakby także można powiedzieć urbanizacja Polski pod względem mentalnym też. No i w ogóle awans społeczny dla wielu osób. Były takie historie właśnie o tym, że Żyd jakiś wracał i później nikt go nie wpuszczał do jego dawnego mieszkania, które on dał tylko na przykład na zaopiekowanie się jakiemuś Polakowi przez czas wojny, kiedy sam musiał się ukrywać. Inni z kolei po prostu zniknęli, a Polacy na przykład, którzy mieli tę samą lub podobną dziedzinę działalności, zajmowali ich kramy, domy, sklepy i tak dalej. I myślę, że tak zwany fenomen polskiego antysemityzmu, który rzeczywiście, no ten antysemityzm jest dosyć duży, bo z jednej strony są ludzie oczywiście, którzy doceniali żydowski wkład do kultury, na przykład żydowski panteizm, także Żydzi przy psychoanalizie też odgrywali główną rolę, nie mieli tylu oporów biologicznych, co chrześcijanie, było łatwiej im przełamać pewne tabu ze względu na to, że trzeba się było zbliżyć do tego naukowego światopoglądu. W niektórych dziedzinach, zwłaszcza właśnie w biologii, w dziedzinach biologicznych Żydzi rzeczywiście byli najlepsi. No, nie brak także kompozytorów, poetów i tak dalej. Przez sam fakt bycia, tutaj nie chodzi o to, że Żydzi mają jakieś lepsze geny czy coś, tylko chodzi tu o to głównie, że przez sam fakt życia w dwóch kulturach jednocześnie, a nawet czasem w większej ilości niż w dwóch kulturach, no bo miejscowej, żydowskiej, na przykład obcej żydowskiej, bo ktoś ma męża, żonę z innego kraju, na przykład, czyli na przykład Żyd ze Stanów Zjednoczonych ma właściwie trzy kultury, bo amerykańską, czyli tą taką zdominowaną przez chrześcijaństwo lub ateizm zachodni. Drugie to oczywiście żydowską, ale żydowsko-amerykańską i jeszcze na przykład żydowską, kompletnie różną, na przykład rosyjską, bo ich rodzice na przykład pochodzili z Rosji i musieli wyjechać, kiedy Aleksander III na przykład zaczął bardzo prześladować Żydów, no to wielu wtedy pod koniec XIX wieku wyjechało do USA. Także stąd się bierze głównie ich i też z tradycji trochę hasyckiej, ale to w mniejszym stopniu, czyli ale jest tam jakaś to właśnie też troszkę tak jak pastorzy mogli mieć dzieci i badali pismo, prawda, to oni też mogli, tylko że w XIX wieku to już nie jest aż tak istotne, bo nauka i religia się tak rozjechały, że nie jest to już tak istotne. Bardziej istotna jest moim zdaniem ta wielokulturowość, która jest u Żydów jest bardzo, bardzo częsta, a wielokulturowość ułatwia i umożliwia spojrzenie na rzeczy z wielu stron i w ten sposób Żydzi są bardziej przebojowi, nawet bez tego całego kramu, o który się ich podejrzewa, czyli popieranie się nawzajem i tak dalej. Tylko ciekawe, jaka grupa społeczna, jaki narody się nawzajem nie popierają. Przecież wiadomo, że wspólny język otwiera wszystkie drzwi. No, tak jest w przypadku Włochów, tak jest w przypadku Niemców w Argentynie, tak jest w przypadku Włochów na Brooklynie czy w Queens w Nowym Jorku. Tak jest generalnie, to jest normalna rzecz. Natomiast myślę, że antysemityzm jest przede wszystkim właśnie wynika z tego, tylko nikt tego głośno nie powie. Być może zaczynamy dopiero dostrzegać ten problem, że po prostu niektórzy nadal mają jakieś majątki żydowskie lub ktoś znajomy ich ma i boją się, że Żydzi to rzeczywiście zabiorą, że się upomną na święte prawo własności swoje i będzie z tym problem, że znajdą się jacyś potomkowie, właścicieli i co teraz.
I myślę, że niektórzy mają po prostu nieczyste sumienie, a nieczyste sumienie powoduje właśnie agresję i tak dalej. Więc taki, nie twierdzę, że cały antysemityzm przez to da się wytłumaczyć, bo sama w sobie inność już czasem wywołuje agresję, no ale właśnie wydaje się, że to jest w dużym stopniu to. Plus jeszcze ta legenda łącząca Żydów z socjalizmem, mimo że Żydzi religijni socjalizmu nigdy nie znosili, więc jest to dosyć zabawne, a przez większość XIX wieku szefem partii konserwatywnej w Wielkiej Brytanii był Benjamin Disraeli, Żyd. Żydzi także dawali pieniądze na obie partie w Stanach Zjednoczonych, są mocno reprezentowani i w republikańskiej konserwatywnej partii, i tej drugiej. Także myślę, że najważniejsze jest jednak to nieczyste sumienie. Są wprawdzie kamienice, które nikt się nie upomniał, a jednocześnie stoją otworem i ruiną. Widziałem takie kamienice swego czasu w Lublinie, rozpadające się i otoczone takim kordonem, żeby nic z nich, z tych rozpadających budynków, nie spadło na przechodnia. No to nie można do nich tak blisko podejść, jak do niektórych innych. No i co ciekawe, czy obok nie stoją jakieś kamienice, które były kiedyś żydowskie, a teraz mogą znowu takie być i właściciele, słowiańscy właściciele się boją właśnie. I być może dlatego ten antysemityzm jest taki mocny, taki niesamowicie żywotny w Polsce.